W życiu tworzą wspaniały duet muzyczno-aktorski, przepełniony kolorami i pozytywną energią. Piękna miłość, którą mają dziś, dojrzewała naprawdę długo. Przed nimi nowa rola, ponieważ wkrótce zostaną rodzicami. Ale jestem o to absolutnie spokojna, bo oni wyglądają i radzą sobie świetnie na każdej scenie. O miłosnej drodze przez świat opowiedzą dziś Paulina i Tomek Torresowie. Na początku chciałam Wam bardzo pogratulować. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Piękny czas, wspaniale wyglądacie. Tak się cieszę, że jesteście tutaj w trójkę u mnie, aż sama sobie zazdroszczę. Widać takie ogromne szczęście w Was. Jest, jest szczęście, bo jest zdrowie, nas nie opuszcza, no i przede wszystkim tak, to tutaj najważniejsze. Tak, mamusi no, młodej. Nowy etap się zbliża, to jest coś nowego, czego jeszcze nie przeżyliśmy, a my kochamy też przygody, kochamy rzucać się w nieznane. Nie wiem, mogę to trochę porównać do momentu, jak skakaliśmy ze spadochronem. To chyba jest podobne uczucie, że rzucasz się, nie wiesz, jakie to będzie doświadczenie, ale jesteś gotowa po prostu na jakieś nowe wyzwania i to myślę, że może być bardzo podobne. Tak, to na pewno będzie przygoda. No właśnie, coś wiesz na ten temat. Ale myślę sobie, że z takimi rodzicami jak wy, to dziecko będzie miało świetne życie. No oby, no, zrobimy oby wszystko, co w naszej mocy. Mam nadzieję, że się sprawdzimy. Wiem, że się sprawdzimy. Jakim ty będziesz tatą? Wiesz co? Jakie mamy na tato? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo ja jak w życiu sobie myślałem o posiadaniu dzieci, to sobie myślę, no z doświadczeń w moim życiu wolałbym mieć syna, no bo wiadomo, tak, jak to bywa. A już potem, jak się dowiedzieliśmy, że Paulina jest w ciąży i się tak spytałem tak w sercu, czy ja bym wolał mieć syna, czy może jednak córkę? I tak jak usłyszałem córka, to tak miałem, może tak, bo mam będzie taki... miała dobrze, no tyle powiem. Po prostu Tomek jest takim mężczyzną, który tak się też potrafi zaopiekować kobietą. Także sądzę, że tutaj to będzie będziesz miłość. Miała konkurencję? No może troszkę, ale chętnie podzielę się tą miłością, bo też Tomek jest lubi bardzo taką bliskość, przytulanie, więc mogę tak troszeczkę tej części będzie, oddać. Będzie rozpieszczona córeczka. Oj tak. Po prostu wyprzytulana, właśnie wycałowana. Tak. Temat narodzin przed Wami, trzymam kciuki, żeby poszło wszystko zgodnie dziękujemy z planem. Dziękujemy bardzo. Ale teraz chciałam porozmawiać o tej Waszej miłości. No dobra. Spowiadamy się. Słuchajcie, Wy się poznaliście ze sobą dużo wcześniej niż zostaliście parą. Jak wyglądało to Wasze pierwsze spotkanie? No nasze pierwsze spotkanie wyglądało tak, że moja była dziewczyna, a Pauliny nauczycielka śpiewu. Tak, zgadza się. Tak się to zeszło. Pozdrawiamy Olę. Komplikowane. Tak, tak. I ona mi opowiadała, mówi, Tomek, kurczę, musisz kiedyś przyjechać do Świnoujścia. Ja mam taką dziewczynę, ona się u mnie uczy śpiewu. No ma taki charakter, wy byście się skumali od razu. I tak mi reklamowała, reklamowała, wiesz, ja nie wiedziałem, o kogo chodzi. Potem się okazało, że Paulinie tak samo reklamowała mnie. Był już internet, co prawda, więc tam była taka obczajka trochę, kto taka to jest. Z daleka jeszcze, ja nie też było Instagrama, ale był za to fotoblog, wiesz, polski, tak, nie? Polski prowadziłam Instagram. Fotobloga. Wow. No więc ja sobie na tego fotobloga wszedłem, żeby któregoś tam razu zobaczyć. No i przypomniało mi się takie zdjęcie, chyba pierwsze zdjęcie, na którym Paulinę zobaczyłem, to było zdjęcie, gdzie była ona i trzy koleżanki. I ja tak zobaczyłem i mówię, wow. I tak od razu mi, wiesz, zapadła w pamięć ta twarz uśmiechnięta i tak jak pogodna. I mówię, tak, kurczę, no wygląda tak, wiesz, bardzo oryginalnie. Na biało byłam. Na biało ubrana, na rude włosy, wiesz. Gotowa tak, do ślubu. Tak, tak. Tak charakternie po prostu. I rzeczywiście jak Tomek przyjechał, ja już byłam odpowiednio nastawiona na tę postać, która przyjedzie, on zresztą też. I taki mnie jakiś stres dopadł, że jak on przyszedł się przywitać, robił coś, no, chyba przy bębnach. Pomagałem perkusiście. I robił coś przy tych bębnach i ja podeszłam, podbiegłam do niego, powiedziałam, cześć, jestem Paulina, podałam mu rękę, cześć i pobiegłam sobie. O. A ja sobie pomyślałem, kurczę, no myślałem, że tak chwilę pogadamy, że się poznamy, a że tutaj taka fajna, cześć, cześć, jestem Paulina, papa. I tak sobie myślę, aha, no dobra, no. Niedostępna. I takie było nasze pierwsze spotkanie, to było ile lat temu? 16.
czyli speszona tak. Paulina w ucieczce przed Torresem. Tak. Super, pierwsze trochę spotkanie, tak. Bomba. Wróćcie wspomnieniami do swojej pierwszej rampki. Ojej. Kto kogo zaprosił na pierwszą randkę? Ojej, ja nawet... To jest właśnie taka chwila, gdzie nie wiesz, czy to już jest randka, czy po prostu jakieś spotkanie, czy to już się zaaranżowało jako randkę. Tak, wiesz co, ale to może wynikać z tego, że jak my już jakby podjęliśmy decyzję gdzieś w głowie i w sercach, że okej, to się teraz fokusujemy na tym, to ja mam takie poczucie, że wiesz, to był początek związku, ale miałem takie wrażenie, że jakbyśmy się już lata po prostu znali. Wiesz, że nie wiem, jak to wytłumaczyć, żebyś zrozumiała, że staraliśmy się oczywiście i tak jak jest na początku związku, że jest magicznie, że wow, motyle w brzuchu, ale z drugiej strony czuliśmy, ja czułem tak, jakbyśmy już w ogóle lata ze sobą byli i jakby... Byśmy znali nawet, się wieki, od zawsze. Nawet nie, właśnie nie mam w pamięci takiej pierwszej randki, bo to wiesz, na początku związku zawsze randka, czekaj, zorganizujmy coś, bo to pierwszy ten, a my po prostu weszliśmy w to jak w masło i... Jakbyśmy zawsze byli, więc taką pierwszej randki to... No nie to... opowiemy ci jakiejś takiej spektakularnej historii niestety, no nie. Że to jest jakaś randka, nie, czegoś takiego Byliśmy nie. nad Zegrzem, na randce. O bardzo jest. Proszę, jezioro, romantycznie. Tak. Wy wybieracie takie dosyć niestandardowe miejsca na ważne momenty w waszym życiu. Prawda. Definitywnie lubicie sobie popodróżować. Tak. No to zacznijmy od tych zaręczyn. Maroko. Tak, to był czas, gdzie wyjechaliśmy do Maroko i w połowie wyjazdu wyjechaliśmy na pustynię i mieliśmy tam taki nocleg w ekskluzywnym namiocie, zero ludzi, naprawdę było bardzo, bardzo kameralnie. Znaczy z mojej strony historia zaczęła się już wcześniej, bo jak przyjechaliśmy do Marrakeszu, to tam było bardzo intensywnie. Marrakesz, kto był w Marrakeszu, ten wie, że tam... Ja byłem samochodem pierwszy raz, pojeździłem po Marrakeszu. To jest bardzo doświadczenie takie mocne, a uważam się za dobrego kierowcę. Więc zameldowaliśmy się w naszym apartamencie, w Riyadzie, w Marrakeszu. I ja byłem tak od tych emocji zmęczony, że tak delikatnie sobie tam przysnąłem i zostawiłem moją walizkę nierozpakowaną, w której to walizce było co? Pierścionek. Pudełeczko. Dokładnie. A kobieta co od razu robi? Już wypakowuje, już przecież wszystko... Znalazłaś? Nie, oczywiście, nie, że nie ale wiesz, znalazłam. Jak ja się przebudziłem, a Paulina powiedziała, kochanie, rozpakowałem ci rzeczy, a ja od razu on i tak... Ale nie znalazłam. No, na szczęście nie znalazłam, bo nie. Chyba dobrze schowałem po prostu. To jest taka odpowiedzialność dla mężczyzny, żeby wybrać odpowiedni moment i oni chodzą z tymi pierścionkami. Ale wyobrażasz sobie ten stres? Nie, to szczerze to ja współczuję. Ja to totalnie, macie naprawdę. To jest chyba jeden z najtrudniejszych momentów w życiu mężczyzny. Tak, ale Tomek był totalnie taki spokojny, jak już pojechaliśmy na tą pustynię, bo w końcu już dojechaliśmy tam. Był wieczór. Pięknie było rozświetlone niebo gwiazdami, bo żadnych lamp tam nie było, więc sobie siedzieliśmy przed tym namiotem i co tam było na tym niebie wtedy? Nie, nie było księżyca, tylko... bo myślałem, że w blasku księżyca może, no, ale nie patrzę, było księżyca, nigdzie ale... nie ma księżyca. Neptun się nie świecił. Neptun. Jowisz. Jowisz, przy blasku Jowisza. I patrzyliśmy sobie w gwiazdy, Tomek wyciągnął aplikację, żeby mi pokazać, jakie tutaj są... Pełna bajera, co? Bajera była, tak. No i siedzieliśmy, ja byłam taka owinięta w koc, Tomek też i podszedł do mnie, uklęknął w tym kocu, a ja nie widziałam, że on klęczy. Puścił naszą piosenkę ulubioną, już tak się zrobiło jakoś tak romantycznie, ja tak... Nie wiedziałam, o co chodzi, ale mówię, no fajny klimat. Zaczął mówić po prostu takim pięknym językiem, on tak pięknie potrafi mówić, jak dobiera słowa, tak by po prostu w wiersz to się układało. I zaczął po prostu, te słowa zaczęły tak do mnie przemawiać i mówię, o Jezu, co się dzieje? I wyciągnął ten pierścionek spod tego koca, w ogóle ten koc wyrzucił i zobaczyłam, że on klęczy i ma dla mnie pierścionek. Mówię, Boże, to jest tak. Ja jestem w tej chwili, gdzie widziałam tę scenę milion razy gdzieś na filmach. To jest, wiesz, no nagle dochodzi do ciebie, że tak, jesteś w tym momencie, lepiej to się powiedz, dzieje. Powiedz, co powiedziałaś, jak skończyłem pytanie.
No i zadał mi to pytanie, czy dostąpię tego zaszczytu i zostanę... Nie, czy nie, czy dostąpisz, czy uczynisz mi ten zaszczyt. A, przepraszam. Ale super, że tak go doceniasz. No. Tak, tak, tak. I wyciągnął pierścionek i no, taką propozycję dostałam i się zapytałam, to dla mnie? Ja powiedziałem tak, tylko musisz najpierw poprawnie odpowiedzieć na moje pytanie. A, tak, 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 zgadzam się, oczywiście tak. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Tak, wszystko było, skąd znałeś rozmiar, no tam już jest też obczajka zawsze z tymi pierścionkami, żeby do szkatułki patrzeć. No to jest naprawdę wyczyn, więc wszystko pasowało super. I tam mieliśmy taką przestrzeń na to, żeby te emocje wybrzmiały, żebyśmy mogli w spokoju razem uczcić po prostu tą chwilę. Jeju, i wyobraźcie sobie, że za parę lat opowiecie tę historię swojej córce. Tak. Kosmos! Nie, może. I wiesz, jest kosmos. Ty nawet, kochana, nie wiesz, jak się tatuś stresował. No, tak, i tatuś szedł z tym pierścionkiem, wiesz. I nie wiedziałem, teraz wyciągać, czy nie teraz. Tak. A mała takie oczy będzie miała jak 5 zł. Ciekawe, czy ta metoda nadal będzie popularna wtedy, kiedy już. No, miejmy nadzieję, że ta tradycja zostanie, bo to jest piękna tradycja. Będziemy ją pielęgnować właśnie takimi historiami, którymi się dzielimy, innych inspirować, i to będzie trwać i trwać. Zaręczyny w Marrakeszu, Maroko. A na ślub polecieliście jeszcze dalej? Na ślub polecieliśmy jeszcze dalej, ale nie planowaliśmy tego od początku, żeby aż tak daleko lecieć. Mhm. Jak zaczęliśmy rozmawiać już, bo my po tych oświadczynach właściwie nie mieliśmy planu, że okej, to kiedy ślub. Mhm. Dla nas w ogóle kwestia ślubu nigdy nie była taką koniecznością, że jak nie będziemy mieli ślubu, to ten związek nie jest poważny. Rodzina oczywiście chciała imprezki, żeby coś się wydarzyło, bo to zawsze jest takie mamy imprezową rodzinę po prostu. Święto rodziny jednak. No tak, i pod tym względem na przykład moja mama właśnie pytała się, no ale kiedy ten ślub, no zróbmy coś. No i wpadliśmy na taki pomysł, chyba któregoś pięknego poranka, nie, to chyba było na święta, jak musieliśmy się dzielić pomiędzy Wrocławiem a Świnoujściem, żeby jeździć do jednej rodziny i drugiej rodziny i żeby zadowolić każdego, to my pomyśleliśmy sobie, kurczę, musimy zorganizować kiedyś święta razem, dwiema rodzinami. Tylko gdzie? Tylko gdzie? W połowie między Wrocławiem a Świnoujściem, tak nie za bardzo. Gorzów. I Pina mówi... Słabe miejscówki. Tak. I Pina mówi, nie, musimy mieć jakiś dobry powód, żeby ich połączyć. O, a może ślub? Tak sobie wymyśliłam. Ślubu nam nie odmówią, przyjdą i jedni i drudzy. Ja mówię, no super, tylko my wcześniej planowaliśmy, bo zawsze chcieliśmy mieć ten ślub właśnie na plaży. I planowaliśmy go w Europie, gdzieś w czasie wakacji. Ale mówię, no ale na święta, plaża, no to nie, raczej już nie w Europie, nie? No ale tak od pomysłu do pomysłu zaczęły się poszukiwania. No i okej, jeśli nie Europa, to gdzie jest ciepło w grudniu? Azja, Afryka, Karaiby, no dobra, no to mamy takie trzy, nie? Karaiby odpadają, bo moi rodzice, moja mama jest na Kubie 2 razy w roku, nic nowego, ble. Azja, fajna, ale ciężko kontaktowo, tak, wiesz, zorganizować cokolwiek tam, no jakoś tak to jest ciężko, bo to widziało. Jest w ogóle inna jakby już, wiesz, kultura, tak. I ciężko, mówię, no to może Afryka? Mówię, my nigdy nie byliśmy w Afryce, moi rodzice, mimo tego, że są też podróżujący bardzo, nigdy nie byli w Afryce, Pauliny rodzice też nie, super plan. A my dziki pomysł. A my wtedy mieliśmy... Afryka dzika. Afryka dzika, a my wtedy mieliśmy do wykorzystania, bo wygraliśmy konkurs fotograficzny na jednym z wyjazdów wakacyjnych, zrobiliśmy zdjęcie, które wygrało tam drugą nagrodę w jakimś konkursie i mieliśmy po prostu bon taki do wykorzystania na jakąś wycieczkę. Więc stwierdziliśmy, kurczę, mamy ten bon, to wykorzystajmy go w takim razie i jedźmy, wykupmy sobie taką wycieczkę i jedźmy zobaczyć, czy nam się ta Afryka spodoba. Jedźmy na research. A jak nam się spodoba, to sobie wrócimy z rodziną. I tak zrobiliście tak dokumentację. Tak. Tak, poznaliśmy na miejscu osobę, Laurę, która organizuje śluby, jest Polką, mieszka na Zanzibarze i tam prowadzi wycieczki fakultatywne i też jest wedding planerką. I tak pojechaliśmy na wycieczkę razem z nią i powiedzieliśmy, że chcemy tutaj przyjechać z całą rodziną, gdzieś do około 15 osób,
w grudniu. Strasznie ten pomysł nam się spodobał. Powiedzieliśmy o tym rodzicom. Rodzice rodzina super zachwyceni, że, że będą mogli pojechać i na wycieczkę, i na święta Bożego Narodzenia, i że ślub jeszcze w tym czasie będzie. Każdy i nowe miejsce. Tak, i dostaliśmy akcept od rodziny, bo jakby to było też ważne. I tak naprawdę za dużo roboty to my nie mieliśmy. Do mnie należało tylko to, żeby sukienkę znaleźć i Tomkowi ubranie, butów. Którym... Jest gotowy w każdej chwili. Tutaj... W tej konkretnej koszuli. W tej byłeś na ślubie? Byłem na ślubie. Specjalnie ją właśnie wybrałem. Dokładnie ta koszula. Super. Bez butów byliśmy, więc jakby buty nam już odeszły. No i 500 zł z głowy. Dokładnie, no. Dokładnie. I wszystko tak zaczęło nam się fajnie układać i jak zaprosiliśmy, bo taki był plan, że zapraszamy naszą rodzinę na nasz koszt, ale jak tylko zaczęliśmy mówić takim naszym najbliższym przyjaciołom, że jedziemy na Zanzibar i że taka będzie ceremonia, to oni nas słuchali, mówią, no ja co, tam no, muszę być. Bez nas? Aha. No ale jak, no nie, ja tam muszę być przecież, ja też jadę, ja się zapisuję na wycieczkę. I po prostu stwierdzili, że chcą na swój własny koszt pojechać, celebrować nasz dzień, ale też zrobić sobie wycieczkę, no nie ukrywajmy, bo to jest też, to są też wakacje. Więc łącznie pojechało z nami 25 osób. I jak wszyscy tam wylądowaliśmy, to było dla nas takie nierealne, że wow, dokonaliśmy tego, po prostu... No, takie nierealne uczucie, bo naprawdę, wiesz, leżysz sobie na leżaczku, obracasz się, idzie twoja mama, twój brat ci przynosi, wiesz, drinki z tego i masz... Boże, jestem w tak cudownym miejscu. A zaraz mnie moi... ktoś uszczypie! Tak, wszyscy moi najbliżsi są, no nie da się. A zaraz jeszcze masz więcej. Brać ślub. No bo oczywiście wakacje wakacjami. Była też wigilia, też nietypowa, bo były jakieś tam pierogi pod turystów oczywiście, ale no śpiewał chór z Tanzanii. No to totalnie było na odwrót, wszystko na odwrót. I to było też takie fajne, egzotyczne, że możemy inaczej spędzić święta. No a po wigilii była właśnie nasza ceremonia ślubna i to był też taki spontan. My naprawdę jak obserwujemy też to, co się dzieje w Polsce tutaj, jak nasze koleżanki przygotowują się do ślubu, oglądamy twoje programy też, więc widzimy jak ludzie się przygotowują, jaki to jest ważny dzień, stresujący, bo jednak tyle przygotowań na ten jeden dzień i musi wyjść wszystko no idealnie, jak się coś posypie, to po prostu wszystko wypada z równowagi. A my dekorację ślubną zobaczyliśmy w dniu, miejsce ślubne zobaczyliśmy przed dzień. Tak, miejsce ślubne. Nasza Laura właśnie... Powachluje się. Wasza Laura, tak? Nie polecam. Tak, ale i za tym musiałabyś pojechać na Zanzibar, yes. Do Afryki, bo tam jest... Tam Hakuna panuje Matata. Zasada Hakuna Matata, czyli może się wydarzyć, ale nie musi. Jakby na drugi dzień możesz... Jak nie dziś, wziąć. To jutro. Dokładnie. Spłacić się tak, po że może jutro co, ale my tak, tak. Ale my tak mieliśmy, że mieliśmy ustaloną datę z urzędnikiem. Chcieliśmy, żeby to było ten dzień konkretnie, bo tak sobie już go wybraliśmy w tym całym tygodniu naszym. I Laura też powiedziała, słuchajcie, ja mogę zamówić ten dzień, ale to jest Afryka i oni mogą mi powiedzieć na przykład, że o, nie, jednak na drugi dzień na przykład, nie? Albo przyszliśmy i, no nie wiem, pogoda była przez cały tydzień super, a w dniu, kiedy my braliśmy ślub, od rana, tak, pierwsza wielka taka czarna fala, taki deszcz, że masakra. Pina, ja się maluję, się maluję. Sukienka przygotowana, a tu po prostu ulewa i nasi przyjaciele zaczęli biegać po basenie, śmiać się, mówię, jestem załamana. Wyjechaliśmy na Zanzibar na koniec świata. Żeby mieć słońce i gwarancję pogody. Tak. A nawet tutaj nas dojechał deszcz, mówię, i to dlaczego? Tylko tego jednego dnia. Ale to była taka, wiesz, szybka, mocna burza. Ja mówię, ja już spokojnie powiem, róbmy swoje. Wszystko się odbędzie, ślub jest o 14, jest dopiero 10, spoko, pierwsza fala. Nic. Chwilę, to druga fala, mówię, dobra, to jest taki szybki deszcz, on szybko przechodzi, wiesz. Trzecia i sobie myślę, dobra, już wystarczy tych fal. Wystarczy i tak tych tylko fal. Patrzyłem, Paulina, wiesz. Paulina, jesteśmy w złym położeniu. Dobrze, ale czy ostatecznie poszło wszystko zgodnie z waszym planem i ślub był tego dnia, który sobie wymarzyliście? Tak, był tego dnia, tak. Przesunął się o dosłownie pół godzinki albo 45 minut, bo faktycznie ten deszcz, wiesz, tam jest mokro, ale też jak świeci słońce, to od razu wszystko wysycha w parę minut. Więc oni musieli poczekać, aż przestanie padać, żeby tą dekorację zacząć wieszać. Bo oni zaczęli od rana wieszać, potem musieli
chcieli ją trochę zdjąć i od początku... Siostra Pauliny poszła tam zobaczyć, tak, czy wszystko jest okej, okay, i przyszła do mnie i mówi: Tomek, tam jeszcze jest wszystko w powijakach. Ja mówię: nie mów tego Paulinie, oni dadzą radę, nie, spokojnie. Ale przyszła do mnie moja siostra, bo była taka sytuacja, że ja chciałam bardzo tak prosto, żeby scenografia, jakby palmy, ocean, to już jest scenografia. Nie potrzebowałam za dużo, wiesz, nam dodatków. Różnych dodatków. A oni zaczęli stawiać jakiś taki ołtarzyk z sercem. Ja myślałam sobie: tylko nie to serce. I moja siostra przybiega i mówi: słuchaj, tam jakieś serce montują. Aha. I to tak nie za bardzo chyba wygląda. Mówię: o Boże, tylko nie to serce. Biegnij tam powiedzieć, że mają ściągać to serce prosto, po prostu jakieś takie ładne zasłonki, żeby było tak delikatnie. I no i tyle. Ja nawet nie widziałam, jak to wyglądało przed. Jak szłam z tatą, bo tata prowadził mnie do ołtarza, to zobaczyłam, jak to wygląda. Bukiet też dostałam od mojej siostry. Masz bukiet, idź z nim. Więc jakby nic nie wiedzieliśmy. No, ale czy byłaś zadowolona, jak to wszystko zobaczyłaś? Tak, byłam. Spełniło bardzo twoje oczekiwania, marzenia. Byłaś zadowolona? Tak, dla mnie, ja miałam taki, właściwie nie miałam żadnych takich oczekiwań, bo ja wiedziałam, jak wygląda plaża, wiedziałam, jak wygląda to miejsce, no bo dzień wcześniej pojechaliśmy. Mówię: pięknie, no klepniemy to raczej. I dla nas ważne było to, żeby było właśnie ciepło, żeby cała rodzina była, no wszystko się tam zgadzało. Chciałam jeszcze podpytać o twoją sukienkę, bo widzimy, tak, torę, prawda, koszulę. Tomeczek, ale powiedz mi, czy ciebie nie kusiło, żeby trochę zaszaleć z tą suknią? Bo postawiłaś na taką bardzo prostą, elegancką kreację, tak, ale tak naprawdę, wy jesteście kolorowi, Afryka kolorowa, nie chciałaś troszeczkę zaszaleć? Tak, i my myśleliśmy oczywiście zwłaszcza o tym, żeby... Tomek, pójść w kolor, ale to był dylemat. Dookoła jest tyle też tych kolorów, zresztą Masajowie, którzy też uczestniczyli w naszej ceremonii, oni byli bardzo kolorowi. Te ich ubrania, no kolor skóry, oni byli taką, no nie chcę powiedzieć, że ozdobą, no ale robili. Ale byli pięknym po prostu kontrastem do tej bieli, którą my mieliśmy, i stwierdziliśmy, tak, że jak Afryka jest tak kolorowa, to my właściwie chcemy być też takim kontrastem do tego wszystkiego, bo tutaj turkus wody, tutaj ci Masajowie z tymi swoimi, wiesz, koralikami, no tam było full kolorów, więc nasze dokładanie kolorów, w których na co dzień jesteśmy, bo my na co dzień bardzo lubimy kolory, i też chcieliśmy, żeby to było coś innego niż, no, niż na co dzień. Ale mi się podoba ta magia bieli. Akurat to, ta tradycja, nie wiem, czy to jest polska tradycja, czy nie, ale ta biel ma w sobie taką magię. I po prostu stwierdziliśmy, że my się ubierzemy na biało, ale też reszta gości. I ja w ogóle nie miałam z tym problemu, że moje koleżanki będą też miały może piękniejsze sukienki ode mnie. Nie wiem, no bo nikt mi nie pokazywał wcześniej. Ale ja nie miałam z tym problemu, że inne kobiety będą w bieli. Właśnie czułam taką jedność, że wszyscy razem po prostu tworzymy całość. Czyli to był wasz pomysł, żeby wszyscy byli tak, w biało? Tak, tak, to był nasz dress code. To był nasz dress code, to on był zapisany. Boho i nikt się nie mógł z tego wymiksować. Macie z tego piękne zdjęcia, film? Jakoś macie to uwiecznione? Ojej, mamy i film, i zdjęcia, i to też jest, to jest kolejny dowód na to, że życie się do nas uśmiecha i zawsze nam tak podaje swoją pomocną dłoń, bo znalezienie fotografa na drugim końcu świata to nie jest łatwa rzecz. Nagle się okazało, że Laura mówi: ja mam takiego Polaka, który robi zdjęcia. No ale wiesz, my też robimy zdjęcia, my robiliśmy mnóstwo sesji, jesteśmy wymagający co do zdjęć. Nie zawsze jest tak, że fotograf spełni twoje oczekiwania. A tu się okazało, że fotograf był taką petardą, świetnie ogarnięty, cudowne zdjęcia, piękne oko do tego. Animował ludzi, animował bo to ludzi. Też trzeba. On w ogóle mieszka już na Zanzibarze ileś tam lat, więc on w ogóle w Swahili też rozmawia, więc tam ludzi i ci ludzie się odsuwali nagle, żeby wyczyścić plan. Wiesz, coś niesamowitego? Ja lubię być na zdjęciach z Pinką i ona zawsze mnie do tego zachęca: chodź, umówiłam nas na sesję. Ja mówię: no dobra. Ale potem jak już robimy sesję, to jest fajnie, bo ja się mogę poprzytulać, to jest zawsze miłe, nie? Ale jest na okazja. Sesji tam było tak, że najpierw była sesja przy, no podczas ceremonii, wiadomo, potem nasz fotograf ustawiał z ludźmi, tam drona, coś. I potem ludzie mieli, nasi goście,
czas dla siebie, żeby pójść sobie do baru na chwilę, aha, a Paulina mnie porwała na sesję we dwójkę. No sesję, no przecież musi być sesja ceremonii. Pierwsze pytanie fotografa. Kurczę, byłoby super, jakbyście wskoczyli do oceanu. Możecie? A ja tak, wiesz, jestem w tych ciuchach. Sukience, gdzie do wody z tym? I już byłem na nie, nie? I Pina od razu, tak, to jest wspaniały pomysł. Mamy jedno takie zdjęcie pod mostem. Ponoć w ogóle wszyscy, którzy jeżdżą na Zanzibar i biorą ślub, to mówią, że chcą zdjęcie na torresów. Zdjęcie na torresów to jest bo podobne. To jest właśnie ten kadr pod to się mostem. Nazywa wyznaczasz. Dokładnie. Zdjęcie pod mostem. Tomek mnie trzyma jak taką syrenę trochę. I ja w tej sukni, z tej siateczki właśnie jak taka syrena. No ale później wyobraź sobie, że ja wychodzę z tej wody. Mam pełno piachów. Tak. Więc ta sukienka już się nie nadaje do tego. Nawet jakby wyschła, to ona by była na mnie tak sztywna. Tak, z i tym jeszcze piachem. W ogóle strasznie by piekło ciało, no, nie? Piekło. Od tej soli. I by peeling cały czas tam był. Więc tak. Na szczęście miałam taką zapasową sukieneczkę białą, w którą się szybko wbiłam na kolację. Już na kolacji nie wyglądałam tak jak na ceremonii. Nie wyglądałaś na kolację. Ale też dla mnie to nie miało takiego znaczenia, jak to całe wydarzenie i zdjęcia oczywiście są przepiękne, opłacało się wejść tak do tej wody jednak i to jest właśnie cały Tomek, bo on na początku nie, ja nie wchodzę, nie, a może tutaj tak ładnie jest, może tu mówię nie, jednak chodźmy do wody, a potem efekt jest fajny i mówię, no i co? No a on musi powiedzieć ulubione zdanie każdej żony. Miałaś rację. Ale ja to przyznaję totalnie bez bicia. Ja zawsze mówię i tak zawsze wychodzi, że masz rację. I ja nie mam z tym problemu. No tak jest, wy kobiety po prostu mają to coś. Trzeba to tylko tak zawsze mówić. No ale chodź, będzie takie fajne. Załóż tylko króciutkie takie spodeneczki albo coś. No i znasz te sposoby. Tak. Jestem ciekawa, czy po takim ślubie jedzie się w podróż poślubną? No tak. Właśnie. Tylko, że nadeszła pandemia. No i 2 lata czekaliśmy na naszą podróż poślubną. Wydarzyła się ona, ale jak już polecieliśmy, w tym roku. Jak w tym roku? Na Malediwy. A, Malediwy jeszcze były, no tak. A gdzie faktycznie w tym roku? Myślałem o Tajlandii. A, nie, żyć nie umierać. Na Malediwy, polecieliśmy po 2 latach i stwierdziliśmy, że to jest nasza podróż poślubna. No jak było na Malediwach? No, super, nic nie robiliśmy przez 2 tygodnie. Cudowne. Byliśmy zero zwiedzania. Zero wycieczek, książki. Słodkie nic. Tak, było cudownie. To tam byśmy jeszcze kiedyś A w Tajlandii to był miesiąc miodowy. W takim razie, tak? O, no to miesiąc. Podróż miesiąc poślubna i miesiąc miodowy. No, rozdzielamy te pojęcia. Dokładnie. Jesteśmy wyedukowani. Oczywiście, a czemu sobie odbierać, jak można sobie dać? Jak my kochamy podróżować, to każda okazja jest dobra, żeby tak na chwilę sobie gdzieś pojechać. Tak. Słuchajcie, czego mogę Wam na koniec życzyć, oprócz wspaniałego rodzicielstwa i przespanych nocy? Zdrówka, dobrze, bo ono się zawsze przydaje. No i energii takiej, żebyśmy zawsze znajdywali jakieś takie pokłady, rezerwy, kiedy już tej energii będzie mało. Chociaż wydaje mi się, że my jesteśmy też taką parą, tak pracujemy, że jak jedno z nas troszeczkę ma mniej, to druga osoba wtedy podciąga, podładowywuje, wyrównujemy, o dobra, już jestem z powrotem, działamy dalej. Więc myślę, że w nowej roli też tak będzie, że będziemy się wymieniać, pomagać sobie. Życz nam udanej premiery po prostu i naszego debiutu. Tak, szybkiego i bezproblemowego rozwiązania. Dokładnie, tego wszystkiego Wam życzę, wszystkiego najlepszego. Bądźcie silni, będzie super. Będzie dobrze, jak to mawia. Dziękujemy. Klasy. Później przyjdziemy odwiedzić Cię już we trójkę. Ja będę ciocią. No na pewno. Ja na kocham pewno maluszki. No to przyjdziemy na pewno. Na pewno. Tak. Dobra. Jesteśmy umówieni. Umówieni. Dziękuję. Dziękujemy. I've got the world on top of me, weighing down so heavily. Gonna fall eventually. There's no defying gravity. But you made me feel. But you made me feel.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.